Jak ludzie odbierali tę Bibułę? Czytali, czy zwijali, wyrzucali, chcieli, nie chcieli? Nie była w żadnym wypadku wyrzucana. Była czytana. Była czytana, no była, bo to czytana. Jest ważne. Czy były jakieś odzewy zwrotne do Was w odpowiedzi na tą Bibułę, którą oni dostawali? Czy to w jakiś sposób aktywizowało tych ludzi, budowało morale? No oczywiście, że aktywizowało. Na czym polegała ta aktywizacja? Ja powiem tak, że od samego początku stanu wojennego praca się skupiała rzeczywiście na ludziach, którzy pracowali na hucie. I to sobie podawali, jeśli chodzi o Bibułę, podawane było z rąk do rąk. Następna sprawa, która mobilizowała ludzi, to było to, że my nie w pierwsze Boże Narodzenie, ale już od Wielkanocy, na przykład od świąt Wielkanocy, ja zorganizowałem na przykład Wielki Piątek przy Krzyżu manifestację o godzinie 18:00. Wielki Piątek, był stan wojenny. To był kwiecień? Tak. Modlitwę, bo wiedzieliśmy, że nie będziemy uczestniczyć, bo jeszcze były te godziny policyjne, milicyjne. Nie będziemy uczestniczyć ani w nabożeństwie tym wielkopiątkowym, więc przy krzyżu zorganizowałem, nie pytając nikogo, zgromadziłem ludzi i tam była modlitwa. Ilu ludzi przyszło? No cała zmiana. Cała zmiana. A czyli ktoś z duchownych był obecny podczas tej modlitwy? Nie. To była świecka całkowicie inicjatywa. Tak. Modlitwa, zapalone znicze, powiedziane to było wszystko. No i to była pierwsza manifestacja tak liczna tutaj i to była podejrzana. Czy była jakaś interwencja milicji? Nikt. Kierownik zmiany po prostu nie wiedział o tym. 30 kwietnia o godzinie 14 wychodzą ludzie z pracy. Tak. Czy dostają jakieś ulotki, jakąś informację, że idą w demonstrację, czy to jest... Ulotki były przed marszem. Nie boją się, nie buntują? Nie, absolutnie. Idą. I dokąd miał być ten przemarsz? Przemarsz miał być do placu centralnego, zaplanowany i tak się odbył. Rozumiem. Czy policja się pojawiła? Milicja pojawiła się rzeczywiście na skrzyżowaniach tylko. I przepuszczani byliśmy bez jakiejkolwiek, bo to był marsz milczenia. Były jakieś transparenty? Nie było ani transparentów. Szliśmy normalnie milcząco. Dobrze, a czy mieszkańcy Nowej Huty wiedzieli, że to jest demonstracja? Tak, i przyłączyli się na szkolnym osiedlu, czyli za zalewem tutaj. I z Krakowa, i w ogóle z Nowej Huty. I w szpital Żaromskiego. Też, ale szpital Żaromskiego był gdzie indziej. No. Ale przybyli tak. Po pracy na tutaj. Czy na placu centralnym coś się odbyło? Jakieś wystąpienia, przemowy? Nie było zaplanowane, nie odbyło się. Marsz milczenia był w porozumieniu. Czy można powiedzieć, że dzięki dobremu pomysłowi zakończył się sukcesem? Sukcesem. I to był jedyny sukces.